Cześć, tak się macie, tutaj Pelka Damian. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z trybu kariery w FIFA 15. Klasycznie, na wstępie czeka mnie kilka spotkań ligowych, jednak postanowiłem się posłuchać waszych zaleceń. Zmieniłem odrobinę koszulkę, wyciągnąłem ją, ale stwierdziłem, że pójdę w ślady Ariana Robena i tak zaprezentuję swą wspaniałą sylwetkę na ekranach YouTube'a, że tak to nazwę. Jednak dobrze, prócz tego to zmieniłem numer na 23, ponieważ strasznie mi się ten numer na plecach podoba. No i już bez zbędnego przedłużania nadszedł czas na pierwsze spotkanie. Jednak mówię wam, te pierwsze 2,5 minuty będą powodem, dla których ja niektóre mecze po prostu wolę przedstawiać wam w taki sposób. I ja niepotrzebnie nie marnuję głosu, no ale dobrze, żebym nie spoilerował. To jak widzicie, coś tam strzelałem na początku, podawałem. Niestety, no moi napastnicy nie są snajperami klasy światowej. Dlatego też, koniec końców, to ja muszę być tym mężczyzną, który bierze na wszystko na swoje barki. Jak widzieliście, przeciwnik miał okazję, jednak ta dobitka wydaje mi się, że tak odrobinę mu nie wyszła. W ostatnich minutach dostałem bajeczne dośrodkowanie. Niestety moja główka minęła bramkę i w taki sposób mecz zakończył się rezultatem 0-0. Zapomniałbym wspomnieć, postanowiłem również kupić sobie w sklepie te, wiecie, wspomagacze punktowe, żebym miał większy overall. Nie skoczył on jakoś dużo, ale jestem warty już 2,4 miliona. No i uznaję to za jakiś progres. Znaczy, nadal nie jestem warty 100 milionów, bądźmy ze sobą szczerzy, no. Ja to wiem, wy to wiecie, moja karta powinna być warta 100 milionów, ale spokojnie, dajcie mi miesiąc, dwa i wtedy osiągnę swój cel. Czas na pierwszy mój mecz w śniegu. Nie ma co, dosyć ładnie to wygląda, mam nadzieję, że piłkę widzicie. No i klasycznie, próbowałem, oddałem zabójcze uderzenie w 11 minucie, ale no co się stało, no bramkarz obronił, nie było tak zabójcze. Była siła, ale nie było precyzji. No i to był ten błąd. Zola główkował w swoim stylu, ale niestety minął się z celem. Przy piłce ponownie był najlepszy gracz na świecie, na równi z Wawrzyniakiem i Bentnerem. Biegł w pole karne. Ja nie mam pojęcia, co zrobił mój partner. Definitywnie nie było spalonego, a on postanowił się odsunąć od piłki. Tak, po prostu tak, 0-0. Dlatego nie chcę zawalać całego odcinka takimi spotkaniami, ale masakra jakaś. Co on zrobił? Napiszcie mi w komentarzach, bo ja nie wiem. Dobra, lecimy na żywo. Sami już widzicie, dlaczego niektóre mecze po prostu wolę komentować po nagraniu. No, żadnej asysty, żadnej bramki, nie chcę wam po prostu robić takiej krzywdy i zawalać... Czekajcie, co? Nie, wszystko dobrze chyba idzie. Co? Czekajcie, bo ja nie wiem, co się dzieje. A, jeszcze czeka nas mecz z Luton Town. Dobrze, wszystko pod kontrolą, to wiecie co? Właściwie ten mecz z Luton Town można olać i po prostu przesymulować do meczu J-Paint Trophy, który zagramy u siebie. Ale jestem zawiedziony z tych spotkań, bo co, jednak je gram, a i tak nic z nich nie wychodzi. 24 stycznia czeka nas mecz z drużyną... Czekajcie, co? A, no, podobne strasznie herby. Troszeczkę. No, właściwie to nie. No, tym razem skromniejszy stadion niż w ostatnim odcinku, jest to tylko Town Park. Towarzyszy nam również deszcz, jak i najlepszy piłkarz na całej planecie. Jednak pod względem overallu, najlepszy piłkarz w całej drugiej lidze angielskiej, więc to jest coś. Oj, mam... To jest niemożliwe, że to jest rzut karny. Ja wiem, że zapewne mówię za każdym razem to samo, jednak to było tylko leciutkie starcie bark w bark. No zobaczcie. Bez przesady, od razu szedł na kolana, no nie wiem, może jakieś przyzwyczajenie z wieczorków w klubach LGTB. Nie wnikam, jednak to mi się nie podoba. Nikoli... Wow! Przestrzelił! A i tak go wyczułem, obroniłbym to fantastycznie. Mimo, że była to 11, tak jednak rezultat nadal wynosi 0-0, no to... Dobra, mogę ich faulować, skoro tak ma to wyglądać. Damian prawie stracił kontrolę nad posiadaniem piłki. No, chciałem szykować się do ruletki, szybka wymiana podań. I mamy rzut wolny, fantastyczna okazja, by zdobyć pierwszego gola. No i kto wie, może trafię z rzutu wolnego, to byłaby sensacja i żółta kartka dla Osborna. Prawdziwy profesjonalista Damian nad poprzeczką. Damian powoli się rozpędza, Smith go ściga, nadchodzi podanie prostopadłe, paret, to jest pole karne. Wycofanie, podanie, przejście, strzał, obrona! Mogłem zdecydować się na uderzenie z pierwszej piłki, jednak i tak była to bardzo niebezpieczna akcja. Kto wie, może jeszcze coś z tego wyniknie. Nie, nie wyniknie. Zamarkować, nie wykopać na rożny, ty ćwoku.
Bond najprościej jak się da, to jest już pole karne, walczy! Obrócił się, podanie jest! Ach, no. Damian tym razem lżej! Ashton nie ma spalonego, ale oczywiście podanie może nie za mocne, kurde! To mnie wkurza! Serio, nie ma takiej opcji, zawsze to jest tak zaprogramowane, że nie, no mój zawodnik nie dobiegnie. Nie dostanie takiego nagłego speeda i nie złapie piłki zaraz. Tutaj nie ma mowy o faulu. Podanie przez obrońcę, rzut karny, tak! Brawo panie sędzio, genialna decyzja i czerwona kartka dla Osborna. No nie wierzę, jednak sędzia wreszcie zaczyna żyć. Proszę, proszę. Bramkarz protestuje na Carly Osborne. Opuszcza boisko w 68 minucie. 8 minucie, mówić nie umiem. Ale bardzo dobra decyzja, no jednak. Mój piłkarz wychodził na 100% sytuację i teraz wszystko w nogach Damiana. Jeśli trafia, Steven zdobywa pierwszego gola w dwumeczu. Ale się ustawił poza polem karnym, srogi rozbieg. Czy trafi? Jego drugi rzut karny dla Steven Edge pod poprzeczką! Pewnie to zrobił! 1-0! Najlepszy gracz na boisku! Tak go zwo... A czemu ja mam czerwone? Znów mi krew z nosa poleciała na zęby, ja pitole. Serio, moja postać ma czerwone zęby! Czegoś takiego się nie spodziewałem. Bądźmy ze sobą szczerzy. Rzut karny wykonany podręcznikowo, zobaczmy. Ciekawe podejście. I BUM! Nie mam nic do dodania. Damian, 6 gol w J-Paint Trophy. Cholera, będę chyba najlepszym strzelcą... Strzelcą, tak, zabijcie mnie, strzelcem wszechczasów. Lee poczekał na Deacona, podanie Damian, pewnie 2-0. Nie, Lancaster. Ja jestem chyba zakochany w swojej postaci. No wybaczcie, szczerze nie spodziewałem się, że napastnik będzie w polu karnym gotowy do wykończenia akcji. Ale widzicie, wykończył. Szkoda, że nie wziąłem udziału w tym całym zamieszaniu, ponieważ zawsze... To lepiej by działało dla mojej kariery, ale tak czy siak świetne wykończenie Lancastera, techniczny strzał. No, dobrze, że bramkarz się przygotował na takie uderzenie. Nadal nie rozumiem, dlaczego nie zawsze się kładą przed strzałem, ale to jest FIFA 15. Rezultat końcowy to 2-0. Zobaczmy, kto dostaje nagrodę zawodnika. Oczywiście, że nie, chyba nie ja. A właściwie, nie wiem, 75% celności strzałów. 13 straconych piłek. Ja ostatnio zwróciłem na to uwagę i muszę nad tym popracować, bo jednak nie mogę tracić tak często piłki. Ja chcę być dobrym piłkarzem. No czy Ronaldinho często tracił piłkę? Wątpię. A ja chcę osiągnąć poziom właśnie Ronaldinho. Więc zobaczmy. Następnie czeka nas mecz ligowy. Wypadałoby zagrać, bo jednak jakieś tam cele mam wyznaczone przez menedżera. Chciałbym je wreszcie spełnić. Zobaczymy. Czas na kolejne spotkanie ligowe. Tym razem Steven Edge kontra... Dagenham. Jeśli źle wypowiedziałem, to przepraszam, zmieniam na 4 minutki, ponieważ chcę się szybko rozprawić z tym marnym zespołem Dagenham albo Dagenham. No wybaczcie, jednak mam problem z tymi nazwami. Manchester United zdecydowanie łatwiej wypowiedzieć niż te wszystkie jakieś zakręcone w tych niskich ligach. Co? Co? Czerwona kartka dla Deacona! Panie i panowie, jesteśmy świadkami najbardziej kontrowersyjnej decyzji w tej serii, no sami zobaczcie. To nie powinna być czerwona kartka, żółta max. Ale... Okej. Panie i panowie, Steven Edge kończy ten mecz w 10. Polak wślizgnął się w pole karne, uderzenie, był strzał, ale... No won mi z tymi strzałkami, ktoś musi ratować tą marną drużynę. No, o tym mówię. Albo i nie. Serio? Blokujecie piłkę przy rezultacie 0-0? Koniec tego spektaklu. Remis bezbramkowy. Tak. Nie mówię, że mam jakąś słabą drużynę, jednak... Chciałbym być przetransferowany. Wypracowane bramki 1. Ech, strzeliłem gola w... Kurczę, znaczy nie w ligowym, ale w pucharowym to... Powinniście zaliczyć, dobra, menedżer pewnie nie będzie zadowolony, ale nie może mnie umieścić na ławce, taka jest prawda. Dobrze, ten mecz ligowy sobie darujemy, w okienku transferowym raczej nic się ciekawego nie wydarzy. O, Cavani, Real Madrid? Ciekawe. Właśnie zauważyłem, że jest Real Madrid, a nie Real Madrid w tej grze. Warto zauważyć, że jest to finał regionalny, czyli znaczy prowadzimy już w dwumeczu 2-0, więc podwyższenie prowadzenia będzie już w ogóle. Mwah.
Jednak ja przed tym meczem rzucę jeszcze okiem na sklep i po prostu wykupię sobie te premie, których postanowiłem nie wykupić. Podbiję sobie overall do 74, by poczuć się jak świecący srebrny gracz. Już prawie złoty. Yeah, jestem już prawie złoty. Oto i one. Najlepszy z najlepszych. Ależ fantastyczny dribbling, to jest już pole karne. Pani Meredamian oddaje strzał leciutko po ziemi, no. Cholera, genialna główka obrońcy. Zola pozbył się. Przekładanka, no nie mam do kogo podać. Potrzebuje wsparcia, dobre. Zola uwolnił się od obrońcy. Cunningham jednak go ściga. Przekładanka ponownie, jest podanie. Jest zagranie, Damian, wow. Ale to było mocne, aż mi się Suarez z zeszłego sezonu przypomniał. No, 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 no. Cunningham, mamy kontuzję w polu karnym, jednak oni kontynuują to, słupek. Indywidualny rajd, sam wszedł w pole karne, Damian! Niemożliwe, dlaczego uderzył ze słabszej nogi? Zdecydowanie ten występ należy do Polaka, ale oczekujemy bramki. O, i to jest bramka! Niestety w tym momencie rezultat w dwumeczu wynosi 2-1. Jeśli w tym momencie Bristol City zdobędzie drugiego gola, bardzo możliwe, że dzisiaj zobaczymy dogrywkę, jednak no bądźmy ze sobą szczerzy. Tutaj nie będzie żadnej dogrywki, wystarczy jedna bramka z mojej strony, na przykład teraz Damian. On się poczuł, indywidualny rajd. Panie i panowie, zamarkowanie strzału, on szaleje, zagranie bez patrzenia. Jeszcze raz, Polak odbiera piłkę. Jest... Będzie rzut wolny. Damian ostatnio robi wszystko, marzy o bramce z rzutu wolnego. Może to jest ten dzień, Damian! Nie. Cunningham w polu karnym, zagranie, paczka przy piłce, nie otworzył się Williams. I doskonały odbiór Welbdale, więcej serca! Nie mają obrońców w ogóle, postanowili wszyscy przejść do ataku i to jest okazja do zdobycia gola. Damian, do przodu, do przodu! Ależ piłka i dlaczego tutaj nie ma obrony? Osborne, podanie, 2-2! 2-2 w dwumeczu, Bristol City wyrównuje! Przecież to jest niemożliwe, jak można było zostawić taką lukę w obronie? Wes Burns! Na 2-2, teraz to jest, panie i panowie, coś niesamowitego, nikt się nie spodziewał, że Bristol City wyrówna! Widzimy złość Polaka, drybluje jak przez pachołki, ale stracił piłkę. No pytanie brzmi, gdzie się podziała obrona Stevenet przed chwilą? To było jedno prostopadłe podanie, ono! Doprowadza do dogrywki. Prosto padła piłka, Zola, sytuacja bramkowa, Zola w polu karnym, Zola musi trafić, nie mar... Jak, dobry Boże, jak! 2-2, taki jest wynik dwumeczu, ten mecz trwa dalej. Zola rekompensuje się za poprzedni błąd, przechodzi i wywalczył rzut karny! Panie i panowie, myślałem o serii rzutów karnych, nie będzie żadnej serii, to jest 11 w setnej minucie, Zola genialnie to rozwiązał, przekładanka, no i dwóch obrońców naraz go stratowało. Biedaczek jednak ponownie, wszystko na barkach Damiana ostatnio, wykorzystał 11 w meczu z Bristol City, czy to się powtórzy, trafia po raz kolejny, jest 2-1! Niesamowita bramka z rzutu karnego i panie i panowie, jeśli w tym momencie Bristol City zremisuje, nic to nie da, ponieważ Stevenage posiada jedną bramkę przewagi na wyjeździe. Genialny karny po raz kolejny. Swoją drogą, Bristol to bardzo ładne miasto. Byłem i tu jest 3-3! Jednak nie mam zamiaru tam wracać. Cały stadion eksplodował, ponieważ napastnik drużyny z miasta należącego do Banksiego daje szansę na awans do kolejnej rundy. Oczywiście remis im nie daje awansu, jednak wygrana owszem. Co za główka, upokorzony bramkarz Osborne. Na 3-3 w dwumeczu, co za emocjonujące spotkanie. Bristol kompletnie dominuje Stevenage, jednak no, to jest ten plus dwumeczu. Ale co, to jak stadion eksplodował przy tej bramce, to była poezja. To są akurat efekty dźwiękowe, jakich w fucie nie usłyszymy. Szkoda, ponieważ no, w tym trybie nie czuć kibiców. W karierze, oj cholera, czuć. Jednak jeszcze nie, wchodzi w pole karne, mamy kolejny rzut karny, niesamowite.
Co tu się dzieje, sędzia? Od razu gwiżdżę, jednak nie spotyka się to z aprobatą kibiców drużyny gospodarzy. Damian kontra Fielding. Damian, panenka! I to jest 3-2, 4-3 w dwumeczu. Damian z drugim golem w tym spotkaniu. Niesamowite jaja pokazał. Znaczy, oczywiście niedosłownie, choć ten uśmiech jego kolegi z drużyny mówił co innego. Zobaczmy, to jest czysta poezja. Byle kto by się nie odważył tego zrobić. Mała inspiracja Sanchezem, wykonanie podobne. No to co, czy Bristol City będzie jeszcze w stanie odpowiedzieć? Potrzebują dwóch bramek, by awansować. I Damian główkuje na wiwat, ponieważ... Tak, ponieważ dlaczego muszę chrzanić w takich momentach? Ten mecz, wbrew pozorom, kończy się zwycięstwem drużyny ze Stevenage. Co za spotkanie, Damian oraz dwa rzuty karne. Nie można mówić o kontrowersji, ponieważ były to pewne jedenastki. O, jak widzimy, mnóstwo tam osiągnięć ląduje na moim koncie. Ale co za spektakl, naprawdę świetny mecz. Emocje były do końca. Bałem się, że Bristol zdobędzie gola, jednak driblingi w polu karnym się opłacają. To jest zwycięstwo, tutaj niezbyt ważne informacje. I panie i panowie, w taki sposób... Tak jest, Stevenage awansuje do kolejnego etapu Jay Paint Trophy. Oto i moje cele na kolejne spotkania. Postaram się je zagrać. W kolejnym odcinku zagramy właśnie te trzy spotkania ligowe, ponieważ kolejny etap Jay Paint Trophy dopiero w marcu. I będzie to mecz z Sheffield United. A to już będzie coś większego. No, moja wartość moja wartość wzrasta, już jestem warty 3 300 000. Zainteresowanie ze strony klubu Doncaster, no niech jakiś większy klub się mną zainteresuje. Zdecydowanie warto we mnie zainwestować, czyż nie? No nie wiem, już nie będę takim narcyzem. Dobrze, ja dziękuję za oglądanie, kolejny odcinek już 14 lipca. Wybaczcie, że podaję z taką dokładnością, jednak po prostu sobie taką rozpiskę zrobiłem, bo w tym momencie... Już mnie nie ma w domu, o Boże. Ale mam nadzieję, że cię wam się podobał. No i jak mówiłem, kolejny za tydzień. A właściwie mniej. Dobra, kończę gadać. Cześć.